naszej szkole dziś mamy międzyszkolny konkurs wiedzy o SKO. Nasza szkoła od ponad 20 lat posiada szkolną kasę oszczędności. Dzieci na co dzień oszczędzają, ale jednocześnie uczą się tak zwanej ekonomii. Dziś jesteśmy gospodarzami konkursu, ponieważ w ubiegłym roku wygraliśmy Puchar Przechodni dyrektora Banku PKO BP i zorganizowaliśmy dla 9 szkół, które odpowiedziały na nasze zaproszenie, konkurs wiedzy o SKO. Jak widać, dzieci świetnie się bawią, rywalizują, a jednocześnie też zdobywają wiedzę. Szybko. Mamy! Po raz trzeci organizujemy międzyszkolne zawody, konkursy z wiedzą SKO, ekologii, bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Dzieci się fantastycznie bawią, szkoły wzajemnie się wspierają i to jest dla nas głównym celem, żeby również na szkolnych blogach razem mogły wszystkie dzielić się również z rodzicami tą wspaniałą zabawą oszczędzania. Zakładamy w banku dla klienta. Maskotka, to żyrafka, lokatka. Jak to mówią, czego Jaś się za młodu nauczy? Tak, pewnie dzisiaj będą mogły pokazać, że dosyć dużą wiedzę mają. Może małymi kroczkami, ale uczą się oszczędzać i spełniają swoje marzenia. Na różnego rodzaju marzenia, które w tej chwili mają. A dzieci mają, tylko że bardzo często chcą od mamy, od taty. A w tym momencie staramy się ich nauczyć, że można samemu do tego dojść. Wpisujcie to, co mówicie. Drużyna, która wyjedzie jako zwycięzca, powinna wyjechać z pucharem, który zagości na stałe w szkole. Dlatego też dla zwycięskiej drużyny upodobała puchar. I na ręce kapitana wręcza puchar, proszę bardzo. Macie środek? Ja natomiast na twoje ręce puchar dyrektora. A ja dyplomik jeszcze, gratulacje. Proszę bardzo. Gratulacje. Tak, gratulacje. I to jeszcze dla was wszystko. To jeszcze wszystko dla was. Warto oszczędzać, bo w życiu mogą się przydać. Przecież jak nie będziemy oszczędzać, to wszystko tak możemy przehulać, jak to się mówi. Możemy przehulać, no i co? Z grosza przy duszy będziemy. A jak oszczędzamy, no to zawsze w razie W mamy pieniądze. Ja na przykład zbieram, bo chcę sobie kupić auto, jak będę miała 18 lat. Bo ja sobie oszczędzam na moje takie marzenia. Takie jakie masz marzenia? Chciałabym gdzieś pojechać na wakacje. Takie, nie wiem, na plażę gdzieś, albo gdzieś za granicę. Na nową hulajnogę może. Potem coś fajnego można kupić. Ja oszczędzam. Dlaczego? No bo trzeba wpłacać. A dlaczego? Żeby oszczędzać. A co z tymi mieszkami później zrobisz? Kupię różne rzeczy.